Cześć, witam na kanale Perfumolog, ja mam na imię Miłosz i chciałbym dzisiaj poruszyć temat trwałości projekcji perfum. Dlaczego perfumy pachną na mnie krótko? Jak pogoda czy pora roku wpływa na trwałość perfum? Dlaczego perfumy testowane na bloterze w perfumerii trwają na tym papierku całymi tygodniami, a ze skóry znikają w bardzo szybkim tempie? Na te inne pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, zostaw proszę subskrypcję, łapkę w górę. Dla mnie to będzie bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Możesz również napisać w komentarzu, jaki film chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Będzie to dla mnie sygnałem, o jakiej tematyce nagrywać kolejne filmy. Zapraszam również na mój instagramowy profil o nazwie Perfumolog. A teraz przejdźmy do konkretów. Dlaczego perfumy na mojej skórze są nietrwałe? Powód pierwszy. Przyzwyczajenie nosa. Podejrzewam, że jest to najczęstsza przyczyna tego, że przestajemy czuć od siebie perfumy. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do szpitala. Znacie zapach szpitala? Podejrzewam, że każdy zna. Nie jest to przyjemny zapach. Zauważcie, że wchodząc do budynku, czujemy od razu tą nieprzyjemną woń, ale po jakimś czasie przestaje nam on przeszkadzać. Dlaczego tak się dzieje? Przecież ten zapach nadal tam jest. Jest nadal tak samo intensywny, a mimo to przeszkadza nam mniej. Właśnie dlatego, że nasz nos przyzwyczaił się do tego zapachu. I tak samo jest z perfumami. To, że nie czujemy od siebie perfum po powiedzmy 3-4 godzinach, nie znaczy, że inni również ich nie czują. Dlatego nie polecam testów, które polegają na tym, że wąchujemy się w swój nadgarstek co 5 minut. Lepiej zamiast tego zapytać opinię osoby trzecie. Może okazać się, że podczas gdy nam się wydaje, że zapach wyparował z naszej skóry już dawno temu, usłyszymy komplement od kogoś, powiedzmy po 10 godzinach. Taką sytuację miałem bardzo często chociażby z takimi perfumami jak Creed Aventus. Bardzo często ludzie narzekają na jego trwałość. Dla mnie to jest jeden z tych zapachów, do których nos bardzo szybko się przyzwyczaja. I nieraz miałem sytuację, gdzie po 5 godzinach byłem pewny, że jego już nie ma, a słyszałem komplement od kogoś w pracy powiedzmy po 7-8 godzinach. Powiem Wam, w jaki sposób ja testuję trwałość perfum. Nigdy nie wąchuję się w nadgarstek po aplikacji. Zawsze robię to w taki sposób, że idąc do pracy na 8 godzin, przed wyjściem wsikuję się perfumami, a później o nich zapominam. Dosłownie. Staram się w ogóle nie koncentrować na tym zapachu. Dopiero po paru godzinach, powiedzmy 4-5, sprawdzam, czy te perfumy nadal są ze mną. Możemy to sprawdzić przy jakimś gwałtowniejszym ruchu. Możemy również zapytać osoby trzecie, czy czują od nas cokolwiek. Najgorszym, co mógłbym zrobić, to właśnie koncentrować się na zapachu i sprawdzać nadgarstek, powiedzmy, co 5 minut. Efekt byłby taki, że przestałbym je czuć znacznie szybciej. Zwróćcie również uwagę na aplikację. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. O co mi chodzi? Powiedzmy, że użyjemy 8 psików. Nieraz miałem sytuację taką, że przy nadmiernej aplikacji wydawało mi się, że perfumy są nietrwałe. Przy mniejszej, powiedzmy przy 2 psikach, zapach zostawał ze mną na dłużej. Dlaczego? Jest to efekt, o którym wspomniałem wcześniej. Po prostu przy nadmiernej aplikacji bardziej męczymy swój nos, który przyzwyczaja się do zapachu szybciej. I może okazać się, że czuć nas z 5 metrów, drażnimy sąsiada, z którym siedzimy w pokoju, swoim nachalnym zapachem, a nam się wydaje, że tych perfum już nie czuć. Drugi powód. Słowo, którego nienawidzi każdy fan perfum. Reformulacje. Czym są reformulacje? W dużym skrócie to zmiana składu perfum. Czym są spowodowane? Różnie. Mogą wynikać z regulacji prawnych wymuszonych przez takie instytucje jak IFRA. Wiąże się to ze zmianą składników przez producentów, powiedzmy z naturalnych składników na syntetyki. Reformulacje mogą również wynikać z chęci redukcji kosztów przez producentów. Jedno jest pewne, reformulacje prawie zawsze wiążą się z pogorszeniem jakości zapachów. Zarówno jeżeli chodzi o kompozycję, jak i trwałość. Reformulacje również bardzo często są powodem narzekań użytkowników perfum, którzy, powiedzmy, jeżeli używają danego zapachu przez ileś tam lat, znają ten zapach bardzo dobrze i nagle nieświadomi reformulacji kupują kolejny flakon, mogą poczuć się rozczarowani. Po prostu nie mieli świadomości, że w pewnym okresie czasu w ich ulubionych perfumach nastąpiła reformulacja. Nie będą pachnieć już tak samo. Może okazać się, że trwałość będzie o kilka godzin gorsza. I często tacy ludzie, nieświadomi tego, co się stało, wypisują potem na internecie komentarze typu, że dana perfumeria sprzedaje podróbki, że zapach jest zepsuty i tego typu rzeczy. Jak uchronić się przed reformulacjami? Otóż jeżeli mamy flakon swoich ulubionych perfum, możemy sprawdzić batchcode, numer seryjny na spodzie flakonu. Przeważnie znajduje się na spodzie flakonu, ale nie zawsze. Możemy znaleźć strony internetowe, gdzie wpisując kod spod spodu flakonu, możemy dowiedzieć się, z jakiego miesiąca lub roku pochodzą dane perfumy.
W opisie poniżej filmu wrzucę Wam taką stronę. Jeżeli już wiemy, z jakiego roku i miesiąca pochodzi dany flakon, możemy na, powiedzmy, forum dyskusyjnym lub grupie związanej z perfumami po prostu zapytać albo prześledzić wątek dotyczący danych perfum, czy dany zapach przeszedł reformulację. Dlatego też często dochodzi do sytuacji, gdzie fani danych perfum szukają jak najstarszych roczników. Takie przedreformulacyjne flakony potrafią kosztować krocie. Ale popatrzcie na reformulację jeszcze w inny sposób. Zauważcie, że perfumy produkowane dzisiaj są wyraźnie mniej trwałe niż te sprzed dekady. Dlaczego tak jest? Dlaczego producentom perfum miałoby zależeć na tym, aby perfumy na skórze siedziały powiedzmy 12 godzin? Mniej intensywne perfumy po prostu zużywamy szybciej, aplikujemy ich więcej. Flakon, który zużyjemy, szybciej zastępujemy następnym. Powód trzeci. Różne koncentracje perfum. Perfumy dzielimy na różne grupy ze względu na stężenie olejków zapachowych w alkoholu. I zapewne każdy z Was wie, że możemy kupić wodę perfumowaną, wodę toaletową czy wodę kolońską. Chciałbym Wam pokazać tabelkę z poszczególnymi koncentracjami. Radziłbym jednak traktować ją bardzo umownie. Dlaczego? Otóż nie zawsze woda toaletowa będzie mniej trwała od wody perfumowanej. Co więcej, zdarzają się przypadki, gdzie nawet w obrębie jednej linii perfum woda toaletowa może być bardziej trwała niż woda perfumowana. Dobrym przykładem są perfumy Chanel Bleu de Chanel. Otóż na mojej skórze woda toaletowa jest znacznie trwalsza niż woda perfumowana czy nawet wersja parfum. Tabelka ta jednak daje ogólny podgląd na to, jak trwałość wzrasta wraz z większą koncentracją olejków zapachowych. Czyli kupując wodę kolońską, która jest oparta na lekkich, lotnych nutach, które szybko odparowują z naszej skóry, na nutach cytrusowych, nie możemy od takich perfum oczekiwać monstrualnej trwałości. Na drugim biegunie tabelki będą perfumy znacznie cięższe, o znacznie cięższych nutach. Dlatego możemy oczekiwać od tych perfum znacznie większej trwałości. W ogóle panuje taki mit, że woda perfumowana będzie trwalsza niż woda toaletowa i koniec. Ale pomyślcie o tym w inny sposób. Woda toaletowa, w której znajduje się więcej alkoholu, sprawia to, że dobrze, może ona będzie mniej trwała, ale będzie bardziej lotna. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ma większe stężenie alkoholu. Alkohol szybciej odparowywuje ze skóry. Dlatego często mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie woda perfumowana, okej, będzie troszkę trwalsza, ale ona będzie tak jakby przyklejona do skóry, bardziej właśnie bliskoskórna. Woda toaletowa tego samego zapachu może być mniej trwała, ale projektować dużo, dużo mocniej. Powód czwarty. Waga poszczególnych nut. Waga oczywiście w cudzysłowie. Zwróćcie uwagę na to, że perfumy przeznaczone na zimne pory roku, na jesień, zimę, pełne są ciężkich nut. Powiedzmy, perfumy skórzane z dużym prawdopodobieństwem będą bardziej trwałe niż wspomniana wcześniej woda kolońska, pełna cytrusów. Dlatego też, jeżeli popatrzymy na budowę zapachu, na jego strukturę, na nuty, które znajdują się w bazie, będziemy mogli ocenić na podstawie takiej budowy, jak długo nasze perfumy utrzymają się na naszej skórze. Oczywiście daje nam to taki ogólny podgląd, ale chodzi mi o to, że widząc poszczególne nuty, te ciężkie, drzewne, skórzane, możemy spodziewać się tego, że zapach o takiej strukturze będzie na naszej skórze znacznie, znacznie dłużej. Powód piąty. Rodzaj naszej skóry. To, czy mamy skórę suchą czy tłustą, jest uwarunkowane genetycznie. Oczywiście posiadacze suchej skóry będą mieli większy problem z trwałością perfum niż osoby o cerze tłustej. Dzieje się tak dlatego, że perfumy szybciej wchłaniane są przez skórę, która nie jest dostatecznie nawilżona. Chemia naszej skóry jest na tyle indywidualną sprawą, że na jednej osobie te same perfumy mogą pachnieć 5 godzin, a na drugiej powiedzmy 10. Dlatego zawsze radziłbym Wam testować perfumy na sobie, nie wierzyć opiniom, które są powiedzmy w internecie. Często możemy spotkać się z taką sytuacją, że perfumy uznawane za bardzo nietrwałe okażą się na naszej skórze wystarczająco trwałe, abyśmy się z nich cieszyli powiedzmy przez 10 godzin. Działa to również w drugą stronę. Perfumy, które są uważane za trwałe, mogą ulatywać z naszej skóry bardzo w szybkim tempie. Oczywiście, będąc posiadaczem suchej skóry, możemy sobie w nieznaczny sposób pomóc w tym, aby cieszyć się z danych perfum dłużej. Możemy użyć balsamu bezzapachowego i dopiero na taką nawilżoną skórę zaaplikować perfumy. Nieznacznie to poprawi trwałość tych perfum. Starajmy się również odpowiednio nawodnić organizm. Możemy również ponawiać aplikację zapachu co parę godzin. Jednak noszenie ze sobą całego flakonu byłoby niezbyt komfortowe. Po pierwsze, nie jest to zbyt poręczne, poza tym grozi stłuczenie takiego flakonu.
Rozwiązaniem mogą być takie fiolki z atomizerem, zarówno metalowe, szklane, jak i plastikowe. Możemy do takich fiolek przypsikać sobie swój ulubiony zapach i po prostu aplikować co parę godzin na skórę. Kolejnym sposobem może być aplikacja perfum na ubrania. Będziemy mogli tym sposobem cieszyć się zapachem wokół siebie znacznie dłużej. Zachęcam jednak do tego, aby sprawdzić, jak dane perfumy zachowują się na tkaninie, żeby uniknąć tłustych plam. Powód szósty: podróbki lub niewłaściwie przechowywane perfumy. Oczywiście zdarza się również tak, że możemy nabyć perfumy, które nie są oryginalne. Mogły być również niewłaściwie przechowywane. Jednak jest to temat na całkowicie osobny materiał, dlatego nie będę o tym się rozgadywał. Pamiętajcie tylko, żeby nie przechowywać perfum w łazience. Nie jest to odpowiednie miejsce na perfumy, właśnie ze względu na różnicę temperatur, jaka występuje w łazience, i wilgotność. A na koniec ciekawostka. Zastanawialiście się, dlaczego perfumy zaaplikowane na papierek w perfumerii stacjonarnej potrafi pachnieć 2 tygodnie, podczas gdy ten ze skóry znika po paru godzinach? Możliwa jest również sytuacja, gdzie ktoś po takim teście papierkowym w perfumerii zamówi sobie później zapach przez internet i okaże się, że po aplikacji na skórę ten zapach nie dość, że pachnie inaczej, to pachnie dużo krócej. Jeżeli chcecie sprawdzić to, o czym zaraz powiem, proponuję Wam, weźcie sobie bloterek z perfumerii i psiknijcie na ten bloter swoje ulubione perfumy i tymi samymi perfumami spsikajcie, nie wiem, bloterek, który wytniecie z bloku technicznego. Zobaczycie, że zapach będzie całkowicie inny. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przy produkcji pasków testowych używa się m.in. skrobi i kumaryny. Użycie skrobi powoduje, że poszczególne nuty zapachowe są dużo wolniej uwalniane. Również wzmacnia trwałość zapachu na papierku. Kumaryna z kolei uwydatnia nuty górne, tak zwane nuty otwarcia, które dla naszego nosa są najbardziej atrakcyjne. Dlatego też na takim papierku spikanym z perfumerii stacjonarnej bardzo długo czujemy te nuty właśnie otwarcia, świeże, które zachęcają klienta do kupna. Czy taki marketingowy zabieg jest uczciwy? Odpowiedzcie sobie sami. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Dajcie znać, jaka tematyka ze świata perfum by Was interesowała najbardziej, i do zobaczenia.